Ósme miejsce Kamila Stocha, 23 Piotra Żyły. Znów tylko dwóch Polaków oglądaliśmy w drugiej finałowej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. W ten weekend rywalizujemy w fińskiej Ruce nieopodal Świętego Mikołaja. No ale nasi zawodnicy tych prezentów kibicom na razie nie sprawili. Choć drugi skok Kamila Stocha już całkiem udany i znów udało się Polakowi przeskoczyć z drugiej dziesiątki, tym razem do pierwszej. Kończy na miejscu ósmym, jednak do zadowolenia naprawdę daleko. Sam nie wiem, co się tak naprawdę wydarzyło, bo robiłem wszystko to samo, a zupełnie tak jakby jakaś siła po prostu mnie totalnie próbowała zdestabilizować i no i nie wiem, i tak jakby po prostu coś we mnie po prostu było nie tak. Dzisiaj starałem się właśnie tej kontroli dawać dużo mniej, robić dokładnie to samo, co w próbnej serii, bo w próbnej serii to zadziałało, natomiast no, nie chcę działać teraz. Małych powodów do optymizmu stara się doszukiwać Piotr Żyła, choć on po tym, jak awansował o kilka miejsc w drugiej serii, największe pretensje ma do siebie o lądowania. Jeszcze na te telemarki. W pierwszym to mogłem coś tam wylądować, w drugim no to jak się zbliżyłem do tego spadu, no to sobie myślę, no to tak, no ale spodziewałem się czegoś innego, bo patrzę, 17 belka dźwigają, to powinno coś tam odlecieć z tego, nie? I ten wyleciałem tak dość fajnie, a za chwilę No i jeśli chodzi o polskie sukcesy, to tyle. Znów poza drugą serią Dawid Kubacki, 33 miejsce, oznacza, że drugi raz z rzędu nie było go w finale zawodów Pucharu Świata, a taka sytuacja ostatni raz zdarzyła mu się ponad 6 lat temu. Wygrywa dziś Japończyk Ryoyu Kobayashi, drugi jest Słoweniec Andrzej Laniszek, trzeci Niemiec Markus Eisenbichler.